Co jest przed nami ukryte? Czy księżyc to tylko pusta skała? Czy inne cywilizacje nas obserwują? Czy są nam przyjazne? Czy też raczej nie? A co z Marsem? Czy istnieje tam, na nim, odłam naszej cywilizacji? Tajnej, cichej i ukrytej? Czy istnieją portale międzywymiarowe? Czy tak zwany UFO to jednak może nasza technologia? O tym wszystkim w tym cyklu audycji będę rozmawiał ze Sławomirem Lernacińskim. Drodzy widzowie, to już jest czwarty odcinek z cyklu Kosmiczne Ujawnienie wywiadu rzeki, powiedziałbym, ze Sławomirem Lernacińskim. Jednakże w tym odcinku chcę Was przeprosić za jakość nagrania. Mieliśmy bardzo, bardzo słabe połączenie i ktoś jakby nam utrudniał to połączenie, chociaż może to był tylko przypadek, ale powiem Wam, że przekładaliśmy nawet na inny dzień i to się powtarzało, mimo że w międzyczasie miałem bardzo dobrą jakość nagrań z innymi osobami, więc może coś jest na rzeczy. Ale tym bardziej postanowiłem puścić to nagranie mimo tej słabej jakości połączenia. Więc proszę Was bardzo, wybaczcie nam to nagranie, wsłuchajcie się dokładnie w to, co Sławek ma do przekazania, bo to są bardzo, bardzo ważne i istotne rzeczy dla tego odcinka. Dziękuję Wam za uwagę i dobrego oglądania. Trzymajcie się. Dzień dobry, drodzy widzowie. Tutaj Zygi z Teksasu. Dziś z gościem po mojej lewej albo prawej, nie wiem jak to widzicie, stronie, Sławkiem Lernacińskim z Kosmicznego Ujawnienia. Sławku, cześć, dzień dobry. Witam i dziękuję bardzo za zaproszenie. Drodzy widzowie, jak widzicie, mamy trochę opóźnienia, ale myślę, że nam to wybaczycie. My to troszkę tam będziemy próbowali poprawiać przy montażu całego filmu, no ale no, takie mamy życie. Ale to nam nie przeszkodzi w tym, żeby dzisiaj w tej audycji dalej rozmawiać o ujawnieniu kosmicznym. Chcielibyśmy dzisiaj rozmawiać o tym, co to jest to ujawnienie kosmiczne. W ostatnim odcinku mówiliśmy o międzyplanetarnym konglomeracie przemysłowym, który już Sławek omówił tak skrótowo, ale był omówiony, ale Sławek dzisiaj nam powie więcej, jak podzieliło się to wszystko na poszczególne frakcje, skąd one się wzięły, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. Sławku, czy mam rację? Pójdziemy tym torem dzisiaj? Pójdziemy tym torem. Tutaj kilka słów sprostowania, dlatego że ten międzyplanetarny to jest konglomerat korporacyjny. On na początku był nazywany międzyplanetarnym konglomeratem przemysłowym, a to wynika, te nieścisłości wynikają no, z naszego tłumaczenia. Także tutaj przepraszamy Was. Tak czy inaczej, chodzi tutaj o pewne twory, które wydzieliły się z tych tajnych programów kosmicznych i które są składową, ich nieodzowną składową. I tutaj, Zygi, może pozwolisz, ja zacznę od tego, dlaczego dzieli się dane organizacje na mniejsze. Otóż podział na możliwie najmniejsze jednostki administracyjne na przykład ma taką zaletę, że w danej jednostce administracyjnej utrzymujemy pewne informacje, które poza nią nie wychodzą. I tak w ogniwie, na przykład w łańcuchu, pewne ogniwo wyskakuje, jesteśmy w stanie zamienić je innym ogniwem. To ogniwo ma tylko znikomą część informacji i robi się to w celach operacyjnych. Gdyby coś wpadło w ręce wroga, to wróg otrzymuje tylko skąpe informacje, a nie na przykład informacje na temat całej struktury władzy. I po to to się robi. Po to się wydziela na przykład ten tajny program kosmiczny na możliwie największą ilość różnych organizacji. I teraz tak, omówiliśmy w poprzednim odcinku militarny konglomerat przemysłowy, który działa tutaj na Ziemi, ale który produkuje rzeczy w większości,
które są zabierane w kosmos i które są wykorzystywane do tego, żeby rozbudowywać tam infrastrukturę na różnych planetach, w różnych lokalizacjach naszego Układu Słonecznego i poza nim. W jaki sposób to się robi, tak jak już wspominaliśmy o drugim odcinku bodajże, gigantyczne struktury buduje się w sposób modularny, czyli nie budujemy na przykład całego dwukilometrowego statku, tylko budujemy go w częściach, a następnie w miejscu docelowym składamy go z klocków, tak jak klocki Lego. Każdy znajomy jest, każdemu znana jest ta procedura, tak? Kupujemy pudełko klocków, a następnie składamy, tak? W ten sposób to się odbywa i w ten sposób można ukrywać tego typu gigantyczne struktury, które są umieszczane w kosmosie. Następnie omawialiśmy międzyplanetarny konglomerat korporacyjny, który, tak jak mówiliśmy, wynosi w kosmos te wszystkie rzeczy, które są wyprodukowane tutaj na Ziemi i które służą założeniu nowych odłamów cywilizacyjnych, założeniu nowych kolonii, które istnieją gdzieś i które mają za zadanie te kolonie, tak a propos, o czym Korej też mówił, one noszą znamiona takiego bardzo ciężkiego niewolnictwa, totalitaryzmu, gdzie ludzie są uciskani i gdzie ludzie po prostu widać, że są zdepresjonowani i nie mają praktycznie żadnych praw. To jest gorzej chyba jeszcze jak Korea Północna, tak naprawdę. W każdym razie tutaj należałoby przytoczyć słowa doktora Sali i ja mówię to po to, żeby unaocznić ludziom, że coś takiego jest jak najbardziej możliwe i coś takiego istnieje i nie jest to żaden wymysł. Otóż w 2015 roku w Londynie zebrała się komisja, grupa ludzi, która debatowała nad tym, w jaki sposób można by było odsunąć od władzy tyrana, który zawładnąłby jakąś kolonią na Marsie. I to miało miejsce w Londynie. Staram się odgrzebać ten link. Ten link jest na pewno umieszczony w książce doktora Sali. Z tego co wiem, to on był nieaktywny, bo próbowałem go znaleźć, ale ja postaram się odszukać go z archiwów. Także będzie on przynajmniej dostępny w tym celu, żeby można było się z nim zapoznać. Może świetnie, nie będzie to interaktywny świetnie. Link, ale powinien być tak dostępny. I otóż, tak samo jak i Obama wprowadził, nie pamiętam w którym roku, ale ja też tą informację będę mógł odgrzebać, Obama wprowadził na przykład to prawo, które zwalnia korporacje z wszystkich nadużyć, które miały miejsce w kosmosie. I to jest też fakt historyczny i o tym też doktor Sala mówi. Także tego typu rzeczy, tego typu prawa zostają wprowadzone nie dla jakiegoś tam widzimisię, tylko coś musi za nimi stać, za tymi prawami. Prawda? Także no, nie są to gołosłowne jakieś tam obietnice czy roszczenia, coś musi za nimi stać. I teraz może przejdźmy do Słonecznego Strażnika. Otóż Słoneczny Strażnik jest to frakcja, która została powołana do życia po to, żeby chronić nasz Układ Słoneczny, ale przed pewnymi grupami, które tak naprawdę nadlatywały tutaj na zasadzie uderz i uciekaj, czyli nadlatujesz tutaj, zagarniasz pewną część ludzi, czyli tak zwanych asetów, czyli zasobów ludzkich, tak? Następnie udajesz się do nieznanej lokalizacji, no i masz na przykład niewolników. Z tego, co Korej mówił, to tak naprawdę my jako ludzie byliśmy wykorzystywani w różnych celach. Od pożywienia, wiem, że jest to drastyczne, ale tak było, od pożywienia aż po na przykład inwencje twórcze, dlatego że z tego, co mówił on, my jesteśmy znani ze swojej kreatywności. My, jeżeli ktoś nie wie, jak coś rozwiązać, to ludziom daje się to do
rozwiązania, dlatego że ludzie, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ludzie znajdą sposób na to, żeby znaleźć rozwiązanie dla jakichś tam problemów, czy technicznych, czy społecznych, czy jakichś innych, tylko paradoksalnie my nie potrafimy znaleźć rozwiązania na swoje problemy. No tak. W każdym razie Słoneczny Strażnik był frakcją, która wyposażona była w te najnowsze zabawki technologiczne z różnymi kosmicznymi napędami, tylko że oni działali zazwyczaj tutaj w naszym Układzie Słonecznym. Z tego, co Corey mówi, brał on udział w przechwytywaniu i przesłuchiwaniu różnych istot pozaziemskich, co znowu wiązało się, no niestety, ale z torturami, i co niestety, ale wiązało się z nadużyciami. Mam pytanie, czy możemy określić, chcesz po jakiej zadać stronie jakieś pytanie? Stał... Aha. Tak, po jakiej stronie stoi Słoneczny Strażnik? Po której? Częścią czego jest? No właśnie. Początkowo był on częścią tego TPK, tajnych programów kosmicznych, czyli tego kabala, jak my go nazywamy, czyli tych syndykatów kryminalnych. Natomiast później, jak oni zostali, czyli Słoneczny Strażnik, jak zostali odzierani z nowych zabawek, nie docierała do nich najnowsza technologia, właśnie z tej frakcji wydzielił się tak naprawdę ten tak zwany tajny sojusz kosmiczny. I ten sojusz kosmiczny, ponoć, on zaczął działać w kierunku takim, aby nam ludziom pomóc, nam ludziom udostępnić pewne technologie, przy pomocy których my moglibyśmy zrewolucjonizować nasze życie, ulepszyć je i nie musielibyśmy się martwić już o problemami życia codziennego. No i teraz powiem ci szczerze, Zygi, że zważywszy na to, co Corey donosił ostatnio, no to ten cały sojusz jest w rozsypce, dlatego że doszło tam do zdrad na bardzo wysokim szczeblu. Pokrótce, my jako ludzie nie mamy co liczyć na pomoc z zewnątrz. I to jest tutaj klucz. Także nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie, czy nie. Czy chcesz jeszcze, czy masz jakieś pytania jeszcze odnośnie tego? W zasadzie tak, Rozumiem, że to jest po prostu w rozsypce. To jest w rozsypce. Na początku Słoneczny Strażnik należał do tak zwanego żandarma, policjanta, który ma zawiadować asetem ludzkim, czyli zasobami ludzkimi. A dlaczego został powołany? Powołany został nie dla chronienia nas jako ludzi, tylko został powołany dla chronienia zasobów ludzkich, które przedstawiały ogromną wartość dla cywilizacji pozaziemskiej, liczba mnoga, które zabiegały o zdobywanie tych zasobów, czyli porywały nas. Także Słoneczny Strażnik został wprowadzony tylko i wyłącznie po to, żeby chronić interesy tych syndykatów kryminalnych, tego tajnego programu kosmicznego, który zarządzał nami, nawet na Ziemi tutaj. Otóż Słoneczny Strażnik rozwinął się na przykład William Tompkins tutaj mówi, że projektował pewne statki kosmiczne, te o długości około 2 kilometrów, które zostały składane oczywiście z modułów, bo miały budowę modularną, były składane w kosmosie i na przykład William Tompkins wcale nie wiedział, czy one wyszły do masowej produkcji, czy w ogóle do produkcji, czy zostały powołane do życia i wdrożone do służby. Natomiast Corey Goody potwierdził to, dlatego że brał udział w misjach na takich statkach i widział te statki i mówi, że one jak najbardziej istnieją. I tam mówił, że było kilka grup uderzeniowych, ale to te grupy uderzeniowe należały do kolejnej frakcji, która się nazywa Czarną Flotą. I może ja tutaj, żeby nie rozwodzić się na temat Słonecznego Strażnika za bardzo, ja przejdę do Czarnej Floty, bo tak jak powiedziałem, Zygi, pomimo tego, że ten temat jest bardzo ciekawy,
ale istnieją dość skąpe informacje na temat ich struktury władzy, szczególnie na temat właśnie następnej frakcji, czyli Czarnej Floty. Istnieją bardzo skąpe informacje, po prostu spekulować, tylko chcę przekazać informacje, które przekazał nam Korej i które my tak naprawdę pragniemy, którymi my pragniemy się podzielić z wami. Dobrze? Więc Czarna Flota jest to grupa uderzeniowa, która tak naprawdę działa nawet poza naszym Układem Słonecznym w różnych zakątkach. I z tego, co Korej mówił, w 2015 roku, kiedy nasz Układ Słoneczny został poddany kwarantannie i został odizolowany od wewnątrz, od wewnętrznych wpływów, ponoć bardzo wiele tych grup uderzeniowych Czarnej Floty no, po prostu nie mogło wrócić tutaj do domu. Czym oni się zajmują? Otóż z tego, co donosi nam ambasador Mika, który pochodzi z cywilizacji, którą my znamy tutaj jako cywilizację Olmeków, powiedział, że oni byli może nie w aż tak dramatycznej sytuacji jak my tutaj na Ziemi, ale oni też byli pod wpływem i pod tyranią reptylian, z której się wyrwali. W jaki sposób oni to zrobili? Oni zrobili to w taki sposób, że w momencie, kiedy nastąpił rozbłysk ich gwiazdy macierzystej, reptylianie osłabli i dzięki temu oni byli w stanie ich pokonać. Mhm. Także to jest jedna sprawa, ale wróćmy tutaj do Czarnej Floty. Dlaczego wspominałem o ambasadorze Mika? Dlatego, że zadaniem Czarnej Floty jest najeżdżanie różnych planet w różnych odległych lokalizacjach, w różnych układach słonecznych, planetarnych i gwiezdnych i zagarnianie albo nakładanie, albo najeżdżanie tych cywilizacji po to, żeby zasoby naturalne, albo żeby zdobyć niewolników, albo żeby zdobyć sojuszników. Tym zajmowała się Czarna Flota. Czarna Flota była, pełniła rolę takiego bandyty, takiego pirata, odłamu, który siłą wymuszał wszystko. I tutaj muszę, takiego pirata, ale to takiego najgorszego, najgorszych. I tutaj muszę przytoczyć osobę Mary Isley, która mówiła, ona opisuje, jej książka nazywa się Ciemna strona Księżyca, z tego co pamiętam. Też umieścimy link pod naszym filmem. Ona opisywała straszliwe, straszliwe rzeczy. Ona opisywała, że ona została, ona była, służyła w Ciemnej Flocie, tylko że w Ciemnej Flocie, w placówce, która była usytuowana na Księżycu. Tam ona przechodziła przez Gehennę, ona przechodziła przez najgorsze z możliwych tortur, upokorzenia różne. Ona opisuje na przykład taką sytuację, w której brano ich, wbrew ich woli oczywiście, zabierano ich do pewnego pomieszczenia medycznego, gdzie tak naprawdę robiono na nich pewne eksperymenty i te eksperymenty polegały na tym, że wstrzykiwano im taki koktajl narkotyczny z różnych substancji, które błyskawicznie zmieniały stan ich świadomości. Żeby to następowało błyskawicznie, to z tego, co ona mówiła, to zastrzyki otrzymywali tył głowy, chyba tutaj w tą część nasady czaszki, gdzie koktajl ten działał natychmiastowo. Ona mówi po tym, ona mówi, nie wiedziała, co się działo z nią, mówi, po prostu pływała po całej przestrzeni kosmicznej, trzęsła się, no opisuje straszne rzeczy, naprawdę. Możecie się z tym zapoznać, ja nie pamiętam dokładnie szczegółów tego i powiem szczerze, ja chyba nie chcę ich znać, nie chcę ich pamiętać, wymazałem je, dlatego że one są naprawdę bardzo traumatyczne dla niej i no nieprzyjemnie się o tym czyta. W każdym razie mówiła ona również o tym, pracowała na przykład po nocach i mówi, do czego tam dochodziło? Dochodziło tam do takiej sytuacji, gdzie oni nie pozwalali im spać,
pracowali w dzień, pracowali w nocy, a tak naprawdę to ona mówi, że po nocach to służyła jako zabawka seksualna dla różnych tam żołnierzy. I mówi, przechodziła przez różne rzeczy, niemniej jednak, ja powiem szczerze, na mnie ona sprawiła bardzo dobre wrażenie, ja nie widziałem jej osobiście, ale sprawiła na mnie bardzo dobre wrażenie osoby bardzo silnej, która uporała się w jakiś sposób z tą traumą i ona opisywała tam też, że na przykład jedną sytuację, w której ona była upokarzana seksualnie też i obserwowała to pewna istota pozaziemska, podobna do istoty szarej i ta istota sobie myślała, połączyła się z nią w jakiś sposób telepatycznie, dlatego że Niara Eisley też była intuicyjnym empatą. I mówi, ta istota z niedowierzaniem patrzyła, w jaki sposób my możemy robić coś takiego naszemu własnemu gatunkowi. Mhm. I to jest Czarna Flota. Czarna Flota dopuszczała się najgorszych rzeczy, które możemy sobie wyobrazić. Wszędzie tam, gdzie dyplomacja zawiodła, wysyłano Czarną Flotę po to, żeby załatwiała sprawę siłą. Środki na zasadzie cel, uświęca środki i te środki już nie były ważne. Cel najważniejszy jest do osiągnięcia, czy to będzie bomba atomowa, czy to będzie jakaś inna przemoc. To już nie jest ważne. W ten sposób działa Czarna Flota. No i kolejny, Sławku, ja mam pytanie, jeśli pozwolisz. Tajnych programów kosmicznych. Czy istnieje jakaś przeciwwaga dla tych ciemnych planów, czy istnieją w tych ukrytych, tajnych programach kosmicznych programy światła, tak powiedziałbym. To jest bardzo dobre pytanie. No i ja tutaj chciałbym mieć optymistyczne doniesienia, ale obawiam się, że w oparciu o to, co Corey ostatnio powiedział, tak jak powiedziałem, no, kilka godzin temu opublikował swój film. Teraz mamy 11 września, kilka godzin temu opublikował film, no to nie napawa optymizmem i wynika z tego, że tak jak rozsypał się Sojusz, tak rozsypała się też ta ciemna strona mocy, także no teraz przypuszczalnie dojdzie do takiej sytuacji, w której obie siły będą musiały przegrupować się. Ja uważam, że dla nas jest to najlepszy czas, żebyśmy my zaczęli działać. Nie mówię tutaj kosy na sztorc i na barykady, tylko mówię tutaj o tym, żebyśmy my zaczęli się edukować odnośnie całej tej sytuacji i na spokojnie, żebyśmy zastanawiali się, co z tym robić. To też możemy poruszyć. Wiesz, z tym tematem, który tutaj wspomniałeś, łączy się kolejna frakcja, to jest Globalna Liga Narodów Galaktycznych, która przez Koreę była przedstawiana jako frakcja zarządców, która tak naprawdę podejmowała pewne dalekosiężne decyzje, które miały wpływ na cały nasz Układ Słoneczny, a nawet poza nim. Ale tutaj są pewne nieścisłości. Ja tutaj też chcę wypowiedzieć się na pewne tematy. Ta cała Galaktyczna Federacja Świata, czy Światła, przepraszam, czy jakaś inna, tych galaktycznych federacji to było tyle, że powiem ci szczerze, że ja już nie nadążam za tym. Duże zamieszanie. Się przywiązuję do tego. Bardzo duże zamieszanie, a powiem szczerze, że ostatnie doniesienia na przykład od Eleny Danan, z którą wywiady możemy znaleźć na stronie doktora Sali na exopolitics.org. Elena Danan mówi, że istnieje coś tak jak Galaktyczna Federacja Światów, nie światła, nie Międzygalaktyczna Federacja Światła czy czegoś innego, tylko jest to Galaktyczna Federacja Światów. I ta Galaktyczna Federacja Światów ponoć jest na zdrowie. Ponoć jest tą przeciwwagą właśnie dla tej ciemnej floty. Tam Elena Danan wymienia
różne rasy, które do niej należą, i ponoć do niej należy ponad setka światów różnych, niepodległych, które tworzą tą galaktykę i które tworzą tą galaktyczną federację światów i które tak naprawdę w jakiś sposób chcą nam pomóc i sprzyjają, tylko czekają na odpowiedni moment, ponoć, znowu. Mhm. Dlatego, że tak jak rozmawialiśmy, ja już kilka razy się zawiodłem na pewnych rzeczach i powiem szczerze, wedle przysłowia, jeżeli umiesz liczyć, licz na siebie, tak? Ja też staram się postępować zgodnie z tym powiedzeniem. I ta Globalna Liga Narodów Galaktycznych, tutaj Korej wspomina o pewnej konferencji, która miała miejsce w 2018 bodajże roku i która stanowiła o tym, w 2017 chyba, która stanowiła o tym, że my jako ludzkość wyrwaliśmy się spod tego jarzma i spod wpływu tych wszystkich genetycznych eksperymentów, tych 40 cywilizacji pozaziemskich, tych 22 genetycznych programów, które nami zarządzały i nas modyfikowały. I ponoć my jako cywilizacja od tej chwili, czyli od około 2017-18, mieliśmy sami zarządzać nami i decydować o tym, w jakim kierunku nasza genetyka, nasze DNA będzie dążyło i w jakim kierunku nasza cywilizacja będzie się rozwijała. No i widzimy, co teraz nastąpiło. I nie wiem, czy no to tak. jest bezpośredni wpływ tego, co miało miejsce wtedy. Nie wiem naprawdę, ale można tutaj szukać pewnych powiązań. Ale tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, nie możemy liczyć na to, że my będziemy żyli długo i szczęśliwie, jeżeli ciągle u władzy jest jeszcze ten kryminalny syndykat, który może w każdej chwili przejąć tą władzę i może w każdej chwili zrobić dokładnie to, co zrobił poprzednio. Także tutaj ja bym nie cieszył się jeszcze za szybko i ogólnie wiesz, uważam, że teraz jest akurat czas, który wymaga od nas wysiłku. I znowu dochodzimy do wspólnego wniosku, że tak w zasadzie wszystko jest w naszych rękach. My tylko nie potrafimy zrozumieć tak. tego, że moc jest w nas. My musimy uwierzyć w tą moc, moc kreacji. I nie mówię tutaj o jakiejś kreacji ezoterycznej, o tej prawdziwej takiej, która przekłada się na rzeczywistość, tą twardą, w której żyjemy. Więc nie oddawajmy tej mocy innym i nie liczmy na Donalda Trumpa, na rycerza na białym koniu, na UFO, które przyleci i nas zbawi, uratuje. Tylko bierzmy się do roboty. Dobrze, Zygi, sprowokowałeś mnie. Ja rozwinę tutaj ten temat. Otóż ja wspominam co chwilę o tym, że my powinniśmy się edukować. I teraz tak, ja odbyłem rozmowę z moją żoną Violetą na temat właśnie edukacji i ona zadała mi takie pytanie, a czego ta edukacja miałaby dotyczyć? Ja uważam, że ta edukacja musiałaby dotyczyć przede wszystkim tego, jak działa nasz mózg. My musimy zrozumieć, że dla naszego mózgu nie ma żadna iluzja, czy to jest prawdziwa rzeczywistość, którą możemy dotknąć, polizać, posmakować w jakiś sposób, tak? Czy zobaczyć, nie ma różnicy. Dla naszego mózgu to nie ma żadnej różnicy. Mhm. I teraz puenta tego wszystkiego jest, jeżeli my zrozumiemy to, jak działa nasz mózg, to automatycznie uzmysłowimy sobie, że w takim razie my możemy tworzyć tą rzeczywistość dowolnie. To wynika z tych synapsów i z tych połączeń pomiędzy tymi neuronami naszymi, zakończeniami tych nerwów, mogą się dowolnie skonfigurować, dowolnie, naprawdę, w każdej chwili możemy to zmienić i w każdej chwili możemy dokonać zmian. Z tym, że my, nam nie chce się tego robić. Ze względu na to, że jeżeli postępujemy zgodnie z utartym schematem, my nie musimy myśleć, możemy automatycznie coś robić. Otóż to jest zabójstwo dla wszechświata, dlatego że jedyną pewną rzeczą we wszechświecie jest to, że nic nie jest pewne i wszystko się zmienia.
czyli jedyną niezmienną rzeczą we wszechświecie jest to, że wszystko się ciągle zmienia. O, w ten sposób ujmijmy to. Tak? Jedyną stałą rzeczą jest zmiana. W tym momencie, jeżeli dochodzimy do... Dokładnie tak. To jest dokładnie to, na czym polega nasza ewolucja. I teraz, jeżeli my uzmysłowimy sobie, zaczniemy edukować się w tym kierunku, że my tak naprawdę mamy ogromny wpływ na tą naszą rzeczywistość, ale może nie w taki sposób, że, tak jak powiedziałem, nie siłą, tylko przy pomocy naszego umysłu, przy pomocy koncentrowania naszej uwagi, przy pomocy zmiany samego siebie, czyli zacząć tą zmianę od samego siebie, sprawić, że my poznamy, jak działa nasze ciało, jak działa nasz mózg, a co za tym idzie, nasze możliwości fizyczne, metafizyczne, umysłowe i to, po co my tutaj jesteśmy, to w tym momencie my tak naprawdę ruszymy do przodu. I to jest tutaj kluczem. Następną rzeczą jest edukacja na temat na przykład naszej historii, ale tutaj ta historia jest sprawą nieco poboczną. Warto wiedzieć to, że coś takiego miało miejsce, jak na przykład tajny program kosmiczny, coś takiego istniało, istnieje być może, ale my wiemy, że my mamy możliwości, żeby w sposób bezkrwawy, pokojowy rozwiązać tą organizację albo przynajmniej pozbawić jej źródła energii, czyli nas, ludzi. Ale my musimy sobie to uświadomić i dlatego ważna jest tutaj edukacja. Dlatego cały czas mówię, edukować się i jeszcze raz, jeszcze 100 razy więcej edukować się. To jest najważniejsze. Poznawać pewne rzeczy, ale nie przywiązywać. Na przykład istnieje w psychologii coś takiego, że jeżeli, zresztą każdy z nas to zna, przynajmniej z tych ludzi, którzy oglądają takie kanały alternatywne, w momencie, kiedy zaczynamy przykładać dużą wagę do pewnych rzeczy, te rzeczy automatycznie w jakiś sposób manifestujemy. Tak, jeżeli dokładnie. Na przykład doktor, który bada psychopatę jakiegoś albo bada jakieś zjawisko, które ma związek na przykład ze zbrodniami na ludzkości, zaczyna wchodzić w zbyt głębokie szczegóły, automatycznie zaczyna utożsamiać się z tymi oprawcami i automatycznie jest tutaj duża szansa, że ktoś taki może tak jakby przejąć pałeczkę i może się przeistoczyć w taką istotę, w takiego człowieka, czy wierzycie w to, czy nie. Dlatego, że być może będzie go pociągało, to go czy ją będzie pociągało ich to, że coś takiego jest możliwe, a co oni czuli, a ja chcę ich wytłumaczyć, czyli ja sam podejmę takie działania, żebym wiedział, w jaki sposób do tego doszło i wtedy będę bardziej ich rozumiał. Rozumiesz, to jest jakby takie błędne koło. Dlatego tutaj trzeba naprawdę uważać odnośnie tego, o czym my tak naprawdę myślimy i na czym się koncentrujemy. I to jest ta edukacja. Wiedzieć, jak nasz mózg działa, jak nasze ciało działa i wtedy ruszamy do przodu. Wiesz, powiedziałeś w ostatnim zdaniu, że my się z tym identyfikujemy i to jest chyba też nasze przekleństwo poniekąd, bo kiedy obserwuję mój kanał, inne kanały, tak, to widzę, że kiedy przedstawiasz ludziom rzeczy, z którymi nawet nie rezonujesz, po prostu przedstawiasz je jako pewne fakty, to ludzie identyfikują się z tym, co ty przedstawiasz i postrzegają cię przez pryzmat tych faktów, które przedstawiasz. Inaczej mówiąc, jak mówisz o kosmicznym ujawnieniu, to mówią, aha, to ten Ziggy to jest kosmita, nie? Albo jeśli mówisz o ogródku hydroponicznym, mówię, aha, Ziggy to jest rolnik albo ogrodnik, nie? Więc my mamy taką tendencję do utożsamiania się z rzeczami, które widzimy. I to jest pułapka poniekąd, bo może tak być, ale wcale nie musi. Więc ja tutaj do moich widzów apel, obserwujcie, bądźcie obserwatorami. To, co ty powiedziałeś na początku audycji, ja chcę być tylko obserwatorem. Dokładnie. Ziggy, tutaj wiesz co, uderzyłeś w sedno, bo tak samo, ja powiem szczerze, rozmawiałem z naszym zespołem kosmicznego ujawnienia i ja mówię do nich, no słuchajcie, my przekazujemy, ja przekazuję te informacje w imieniu waszym, dlatego że nikomu z nich nie chce się pokazać twarzy, ale ja mówię, słuchajcie, ale ja jestem utożsamiany z tym, no dobrze,
z tym, że świat nie kończy się na kosmicznym ujawnieniu. Kosmiczne ujawnienie, tak jak powiedziałeś na samym początku, jest pewnym aspektem ujawniania tego wszystkiego, ale tam jest bardzo wiele dziedzin, bardzo wiele różnych aspektów i tutaj nie ma czegoś takiego, że ja zajmuję się tylko i wyłącznie kosmicznym ujawnieniem. Fakt, że jest to bliskie mojemu sercu, cały ten tajny program kosmiczny, cała ta, wszystkie te sprawy, które obracają się wokół niezidentyfikowanych zjawisk, tych obiektów latających, jest mi to bliskie, ale ja zdaję sobie sprawę, że jest to pewien etap, który należy w jakiś sposób przerobić i ruszyć dalej. Dlatego to jest ważne. Ważne jest, żeby zrozumieć, że no my w życiu mamy poszczególne etapy i tymi etapami zajmując się, jeżeli odrobimy jedną lekcję, to nie ma sensu, żebyśmy zajmowali się nią ponownie i ponownie, dlatego że to jest strata czasu. No i tak samo sprawa ma się właśnie z edukacją i z zajmowaniem, ze zwracaniem uwagi na pewne rzeczy, prawda? To jest bardzo ważne, to co powiedziałeś, żebyśmy my, Sławku, zastanawiali się nad tym, o czym myślimy. Gdyby wrócić do naszego głównego wątku dzisiejszej audycji, czyli ujawnienia tych aspektów również technologicznych, to mówiliśmy już o tym, że istnieją organizacje, które dysponują takimi technologiami, które są poukrywane, ale czy... Tak. Jest to dobry moment na to, żeby powiedzieć mniej więcej w zarysie, jakie to mogą być te technologie. Oczywiście my nie mamy twardych dowodów, że one takie są. Natomiast mamy informacje, mamy zeznania, mamy ludzi, którzy o tym mówią. Czy chciałbyś o tym powiedzieć też? Tak. Oczywiście, że mogę powiedzieć na ten temat. Z tym, że ja tutaj mówię od razu, że ja będę spekulował, dlatego że informatorzy, tacy jak Pete Peterson, David Wilcock, Corey Goody, Emery Smith, oni mówią, oni zajmowali się tak naprawdę różnymi dziedzinami i o ile na przykład Emery Smith zajmował się sprawami medycznymi, dlatego że on wykonywał, operacje. Dokonywał sekcji zwłok różnych, tak, operacje i sekcje zwłok różnych istot pozaziemskich, on tak naprawdę operacji na żywych istotach nie przeprowadzał ze względu na to, że on nie miał kwalifikacji do tego. On mówi, że on był tylko asystentem, technikiem i on mógł uczestniczyć albo zdalnie, albo bezpośrednio, ale on sam nie przeprowadzał takich operacji. W każdym razie, wracając do tych technologii, on sam ma na swoim koncie kilka patentów, jak na przykład to był skalpel dźwiękowy, który działał bardzo podobnie do skalpela laserowego. Rozcinał natychmiastowo skórę i był niezwykle sprawny. Mówił, że istnieją jeszcze inne rzeczy i teraz nie pamiętam, tam były chyba trzy jego patenty. To był odcinek, odgrzebie te informacje. W każdym razie na przykład Emery zajmował się takimi rzeczami, Corey natomiast zajmował się rzeczami na przykład takimi bardziej może, które nas by interesowały, jak na przykład replikatory, jak na przykład urządzenia produkujące energię. Zresztą te urządzenia produkujące energię, o właśnie, i tutaj, wiesz co, ja muszę troszeczkę odbiec od tematu i skomentować naszą sytuację energetyczną na Ziemi, bo teraz ostatnio coraz częściej czytam, że dochodzi do kryzysu energetycznego i czego ja się spodziewam osobiście, to jest, że kto wie, czy pewne grupy ludzi nie będą właśnie chciały wykorzystać tego, to znaczy zorganizować kryzys energetyczny po to, żeby wprowadzić nowe urządzenia produkujące tanią energię po to, żeby zasilić świat, że jeżeli miałoby to następować w sposób kontrolowany, to na przykład tutaj w Anglii, w całym Królestwie Zjednoczonym, ja widzę, że jest taka tendencja, a wiem o tym, dlatego że tym się zajmuję zawodowo,
jest tutaj tendencja do tego, żeby centralizować źródła energii, jak na przykład ciepłownie i elektrociepłownie i elektrownie. Mhm. Tak? I teraz wyobraźmy sobie, że mamy na przykład urządzenie produkujące energię, wyciągające je, na przykład wydobywające je, ją z próżni. I wyobraźmy sobie, że my w takim centrum, czyli w ciepłowni, elektrociepłowni albo elektrowni, przetwarzamy ją na prąd elektryczny i wysyłamy ją tradycyjnymi metodami przez sieci przesyłowe. Tak? Coś takiego jest możliwe. Ja tutaj mówię, że spekuluję i ja nie mówię, że tak będzie, ale powiem szczerze, że ja tutaj widzę pewną zależność taką. Kto wie, czy być może pewne grupy nie będą chciały w ramach eksperymentu użyć tych urządzeń, a następnie za 5-10 lat oznajmić nam, a tak, my używamy już ich od 5 czy 10 lat, także mm-hmm. przyjmijcie to jako nowy standard. A to, że my mamy energię za darmo, a wy za nią płacicie, no słuchajcie, my ponieśliśmy koszta, żeby wynaleźć te urządzenia. Tak naprawdę one zostały nam przekazane przez albo cywilizacje spoza Ziemi, albo zostały odebrane tym naukowcom, którzy je wymyślili. Te patenty zostały wykupione. No tak, musimy tutaj powiedzieć to, co Pete Peterson powiedział, że istnieje około 6 tysięcy patentów, które są ukryte i które mogłyby zrewolucjonizować nasze życie. One dotyczą energii, wytwarzania materii, medycyny, uzdrawiania i różnych innych rzeczy takich, o których nam się nie śniło. Dobrze, to tak w ramach tego komentarza na temat naszej sytuacji energetycznej na Ziemi. A teraz wróćmy do tych technologii super zaawansowanych. Proszę cię, proszę. Z tego, co ja wiem, z tego, co informatorzy donoszą, to te technologie mają być przekazane, miały być przekazane na przykład przez Sojusz. Do tego nie doszło i wątpię, czy do tego dojdzie, ze względu na to, że Sojusz jest w rozsypce. Więc czy możemy liczyć na to? Nie wiem, naprawdę nie wiem i powiem ci szczerze, że wiesz co, tutaj jest na dwoje babka wróżyła, bo jeżeli ktoś, ja powiem ci, co mi przyszło na myśl w związku z informacjami, które do nas dochodziły i z wiedzą, którą już posiadałem, a całą tą pandemią. Dla mnie wyglądało to tak, jakby ktoś chciał rzucić na kolana cały świat po to, żeby później pojawić się jako Zbawiciel. Mhm. I to byłby dobry moment, żeby wprowadzić na przykład technologie medyczne pewne. Tak jak widzimy teraz te medbedy. Dlatego to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, tutaj trzeba uważać na to rzeczywiście, czy jest to prawda, nie wiadomo, czy one działają, na pewno będą działały, ale jaka jest długoterminowa agenda, tego nie wiemy. Ja tutaj dość sceptycznie podchodzę do tego. Pomimo tego, że bardzo chciałbym się mylić, ale sceptycznie podchodzę do tego. Wracając do tych technologii, tutaj Zygi, tak naprawdę ja mogę omawiać pewne typy tych technologii, natomiast jeśli chodzi o, nie wiem, co cię interesuje i na jaki temat chciałbyś rozmawiać, jeżeli interesuje cię temat poszczególnych technologii, możemy rozmawiać. Jeżeli interesuje cię temat na przykład tego, kiedy one zostaną ujawnione, nie wiem. Tego nie wie, nikt tego nie wie, przypuszczam. To jeśli pozwolisz, wiesz, nie wiem, w którym to było odcinku, ani też nie wiem, czy ty to miałeś u siebie, ale w pewnym momencie Corey Good mówił o technologiach oczyszczania planety. Nie wiem, czy to było w ogóle u ciebie, ale na pewno to wyczytałem, czy wysłuchałem u Davida. I ja nie wiem teraz, czy to byli z tym powiązani niebiescy awianie, błękitni awianie. Tak mi się coś kojarzy. Natomiast chciałbym ci tu powiedzieć, że to jest rzecz, która mnie osobiście dotyka i przewija się przeze mnie od pewnego czasu, że ja osobiście będę brał udział w takich działaniach.
I tak sobie, wiesz, myślę sobie tak, no wiesz, ja już mam ponad 60, więc A czas, żeby. Tak? możesz zdradzić jakieś szczegóły, możesz uchylić rąbka tajemnicy? To są rzeczy, które pojawiają się w moich snach, że pojawiają się urządzenia, które potrafią zamienić to, czego nam nie trzeba. Ja nie mówię, że to są śmieci. Ja mówię rzeczy niepotrzebne, które znalazły się w oceanach, które można zamienić na czysty wodór i tlen, inaczej mówiąc, na wodę, z uzyskiem energii, która jest uzyskiwana dla potrzeb. I robią to, i że to jest technologia, która została wymyślona przez ludzi, przy współudziale innej cywilizacji. I to się przebija w moich snach, że jest czas, w którym ja będę w tym uczestniczył, wiesz? I teraz być może, że to jest tylko sen, który mnie dręczy z powodu zanieczyszczenia planety. Ale ponieważ ja wyczytałem w którymś momencie u Koreja taką informację, to chciałbym, żebyś ty to potwierdził albo zaprzeczył, czy tak było. Dobrze, to ja ci to potwierdzę, ale o tym nie mówił Corey, tylko o tym mówił David Wilcock i on mówił o tym na jednej ze swoich konferencji, nie pamiętam której, to nie jest zresztą ważne. On mówił, że takie urządzenie kosztuje niewiele ponad $1 000 000 czy coś takiego. Jest to cena, w każdym razie na pewno osiągalna, a takie urządzenie. W ciągu, z tego co on wyliczał, kilkanaście, kilkadziesiąt takich urządzeń w ciągu kilku lat załatwiłoby sprawę z naszym plastikiem. I tak jak mówisz dokładnie, po przetworzeniu plastiku uzyskujemy wodę i uzyskujemy jeszcze produkt uboczny. Ja widziałem na pewno na YouTubie, że z plastiku poprzez odwrotny proces uzyskujemy paliwo, które jest bardzo zbliżone do diesla, które moglibyśmy używać w celach przemysłowych. I coś takiego jest jak najbardziej możliwe, coś takiego istnieje i o tym mówił Wilcock, o tym mówili jeszcze inni ludzie. Wiesz co, ja teraz nie mam do tego odnośników, ale ja odszukam coś, na pewno coś odszukam ze względu na to, że ja zachowywałem sobie te odnośniki. Tylko tak jak mówię, ostatnio przenosiłem się z komputerem i trochę mi ich poznikało, no ale ja postaram się je Wiesz, odgrzebać. W każdym razie tak, dlaczego? to co mówiłeś jak najbardziej jest prawdą. Wiesz, dlaczego o tym mówię i myślę, bo to jest chyba takie konieczne działanie, żeby pokazać naszej społeczności, cywilizacji, jakie wyzwania przed nami stoją i żebyśmy my się zajęli, nie szukają kolejnego kabal, kolejnego Illuminati, kolejnego jakiegoś tam levelu, tylko żeby zacząć działać i kreować, bo słuchajcie, my jesteśmy naprawdę inteligentnym gatunkiem, naprawdę. Zabrano nam pewne właściwości albo je uśpiono, natomiast my możemy to zrobić i rzecz w tym, żeby zrobić to właśnie dla siebie, dla nas, nie dla kogoś, prawda? Dokładnie tak, Zygi, jak mówisz. Na przykład Emery Smith mówi tutaj o tym, że zanim wejdziemy w długowieczność i zanim zaczniemy szpikować się, modyfikować nasze DNA po to, żebyśmy żyli 200 czy 300 lat, to musimy najpierw oczyścić naszą planetę i od tego nie ma Posprzątać odstępstwa. ten bałagan. Ze względu na to, dokładnie posprzątać ten bałagan, ze względu na to, że jak my możemy żyć na śmietniku? No. Przecież wiemy, że na oceanie pływają wyspy śmieci, które są wielkości Polski. To są tak gigantyczne ilości odpadów, które są wyrzucane do oceanów. Przecież to należy posprzątać. Oto z tego, co mówił Corey, akwafarianie tak naprawdę mają do nas i z tego, co mówił Emery Smith, on omawiał taką rasę akwafarian. Oto właśnie te wszystkie gatunki, inteligentne gatunki wodne mają do nas ogromne pretensje, że my zaśmiecamy ich środowisko. Przestrzeń. Z tym trzeba się uporać. Tak, dokładnie tak, nie? A my jesteśmy w stanie to zrobić. Z tym, że no, tak jak powiedzieliśmy na początku, no, nie możemy zacząć sprzątać tego,
jeżeli nie wyeliminujemy kogoś, kto nam podrzuca te śmieci, bo to będą syzyfowe prace. Mhm. Wiadomo, najpierw musimy wyeliminować tego, kto nam rzuca te śmieci cały czas i jest źródłem problemu. My sami też jesteśmy źródłem tego problemu, ale ja uważam osobiście, że my w tym systemie, tak, tylko że w tym systemie my na razie nie mamy wyjścia i dlatego należy zmienić pewien system zmienić nasze podejście do tego. A ja bym tutaj nawoływał do czegoś innego, mianowicie do takiego zrywu trochę powstańczego, jak w trakcie II wojny światowej, gdzie ty masz rację, że my tego nie zrobimy, kiedy oni tutaj rozdają te karty, ale to nie znaczy, że my w tej partyzantce i niejako w podziemiu nie możemy się do tego przygotowywać. Czyli można te działania podjąć równolegle. Nie ujawniać tego, ale być gotowymi na to, że kiedy nastąpi godzina W, to jesteśmy gotowi do zrobienia tego, czego my oczekujemy. Dobrze. Ja tutaj się zgadzam z tobą, z tym, że musimy pamiętać, i to szczególnie my Polacy, musimy o tym, że te przygotowania i godzina W musi być wtedy, kiedy zagwarantujemy sobie największe prawdopodobieństwa powodzenia danej operacji. Mhm. Wiemy, znamy z historii, czym kończyły się powstania październikowe, listopadowe, powstanie warszawskie, nie mówiąc już o tym, wiemy, czym się skończyły. Kończyły się ogromnymi porażkami, konfiskatą majątków, ogromną liczbą ofiar. No i niestety, po prostu to można było przygotować w sposób lepszy. I tutaj żebym nie był źle zrozumiany, ja nie nawołuję do powstania. Okay. Nie, broń Boże, ja nawołuję do tego, żeby się przygotowywać już zawczasu, nie czekać na moment W, tylko przygotowywać się do tego, że jesteśmy gotowi uruchomić naszą cywilizację według naszego pomysłu, wtedy, kiedy tamta strona już całkowicie upadnie. Dokładnie tak jak mówisz i teraz jest najlepszy czas, żeby tym się zająć. Dobrze, to rzeczywiście ja chyba troszeczkę opacznie zrozumiałem to, co powiedziałeś, za co przepraszam. Tak, zgadzam się z tobą całkowicie. Wiesz, ja jako inżynier powiem ci tak, że ja wolę pół godziny myśleć i pięć minut robić niż na odwrót. I dlatego mówiłem coś takiego, że lepiej przygotowywać się dłużej, ale zapewnić sobie powodzenie danej operacji, niż po prostu robić coś lekkomyślnie, a następnie zastanawiać się, dlaczego, wiesz, coś nie wyszło. Ale tutaj masz całkowitą rację, oczywiście. Tak, ja też uważam, że teraz jest czas właśnie na to, żebyśmy my zaczęli zastanawiać się, jak chcemy, pamiętajmy, jak działa nasz mózg, jak chcemy, żeby nasza cywilizacja wyglądała. Także to jest ważne. Sławku, bardzo ci dziękuję za ten drugi odcinek. Za nami kolejne 50 minut bardzo ciekawej rozmowy, inspirującej, bo powstały pewne pomysły w trakcie tego, o czym ci potem powiem. Jeszcze raz ci dziękuję za to, że odkrywamy po kolei te rzeczy, które są zakryte, ale już tak nie bardzo. Ja tak czuję, że ta kołderka jest do połowy ściągnięta i możemy tam niektóre rzeczy podglądać, niektórych się nie da potwierdzić, bo są dalej pod tą kołderką ukryte i mam nadzieję, że pozwolisz, że nagramy kolejne odcinki. My sobie pewnie przygotujemy inne tematy, które byłyby, ale jednocześnie apel do widzów. Jestem za, jak najbardziej. Napiszcie do nas, jeśli macie pytania albo chcecie coś skomentować, napiszcie do nas. Z drugiej strony mam też prośbę, jeśli macie jakieś oczekiwania, właśnie, to też napiszcie, czego byście chcieli posłuchać i co razem ze Sławkiem moglibyśmy dla was przekazać. Sławku, bardzo ci dziękuję. Tak, czy chciałbyś coś na zakończenie powiedzieć? Tak, jak najbardziej zgadzam się z tobą, że rzeczywiście powinniśmy zrobić, bo ja tam widziałem, że w komentarzach, ja staram się na bieżąco odpowiadać wam na komentarze, tylko proszę, wybaczcie. Tak, ale proszę wybaczcie, bo tych komentarzy jest tak dużo, że ja, jeżeli chciałbym odpowiadać na wszystkie, to ja musiałbym się zatrudnić na pełen etat, bo to zajmuje mi naprawdę dużo, dużo czasu, nie? Także ja staram się tylko na niektóre komentarze łapka w górę, na niektóre odpowiedzieć wyczerpująco, ale jeżeli macie jakieś pytania, pozbieramy je i stworzymy
Tak, zrobimy specjalny odcinek. Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Świetnie. Tak. I dziękuję Ci, Zygi, bardzo za zaproszenie. Ja jestem jak najbardziej, żebyśmy nagrywali dalej. Dziękuję. Fajno, trzymaj się, życzę Ci dobrego wieczoru i przyjemnego weekendu. Cześć, trzymajcie się. A Tobie kochani życzę widzowie. Miłego dnia. No, trzymajcie się. Dziękuję. Jeszcze przede mną kawał dnia. Trzymajcie się, cześć.